No i nietypowo zaczynamy drugi dzień Mistrzostw Polski. Łódeczki. A Roberto w ramach regeneracji po wczorajszym wyścigu. Kuje lód grabkami. O, ty, powiem ci, że dudni dość daleko. No, dawaj. Mam. Ja to dobrze nie wejdę, jak będzie mi zimno. O, to jest lepsza taktyka, o, zdecydowanie. No, rozstąpiło się. Poszedł. Kurczę, zanim dobrze dojdę, to już będę zrobiony. Ale jaki ten lód jest twardy, kurczę. Lodołamacz patiomki. O, tutaj jest, o, chlapki mi wchodzą w jakiś ten. Jak w tym błocie wczoraj. A co było buty założyć, byś od razu uprał. Także o, tak właśnie zaczynamy dzień. A w ogóle śniegu dosypało, nie? Właśnie nie powiedziałem, ale chyba widzicie, że śniegu dosypało. I lekki przymrozek. I sypie tak dość, więc na trasie tak na te pierwsze wyścigi może być całkiem ciekawy. No. No to co, no będziesz przysiady robił, no. Właśnie ja nie lubię przysiadów. Nie lubię. Ja wolę głębiej. Ale tutaj jest za chwilę głębiej to... O, z drugiej strony wygląda to tak. Drewno na przeszkody przełajowe. Bysiek się najada. Tylko nie za dużo, hopie. Żebyś tam w tym błocie nie dorobił nam błota na następne wyścigi, nie? I jajecznica. Dzień dobry. O nie! Nie, nie, bez makijażu. No. No dobra, będziemy jedli, ale nie będziemy. Znaczy Byśka pokażemy jak je, a my nie będziemy pokazać jak jemy. Bo to już wszyscy widzieli. Dajcie. Wrzucę to tam na ten co, to jest prawda? Dajcie im dużo okupy, dużo radości, odpowiadajcie. Hej. Dawaj, Jarek! Wolę. Podbiega. Ty bieganie masz. Hop,
Ja rozjechał ten spół. Sędzia widział? Widziałeś to? Powiedz tak. Dawaj, chodźmy na myję. A zobacz tak, idą cię w tym błocie. Dawaj Mati, dawaj, dawaj, dawaj! Myślę, że już musisz pojechać, co? Trzymaj! O, tak. Stary wygan jest z Polski, idzie kibicować juniorom młodszym. Tak, bardzo ładnie, Andrzejku, grasz. Halo, halo! Dawaj, Olej! Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, Olej! Liczę dzisiaj na ciebie! Tak jest! Dawaj, Olek, nie daj się! Dawaj, Arek! Jedziesz, Tatiana, jedziesz! Trzymaj! Hopa, hopa, Kosia, dawaj, 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 hopa, 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 hopa! Hopa, 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 dawaj, 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 dawaj! Ale, 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 hop, 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 hop! Szkodujcie się! Dawaj! Dawaj, Jadzia, dawaj, dawaj! Idziemy, Tatiana, już, już jedziemy, hop! Jedzie, hop, 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 hop! Jedziesz, Jadzia, odjeżdżacie! Odjeżdżacie! Odjeżdżaj! Odjeżdżaj, Jadzia! Ola, rób zdjęcia, Ola, rób zdjęcia! Ola, nie robi zdjęć w ogóle! Ja widzę, że cały czas... Ona, ona... Hopaj Kaśka, doganiasz cały czas, doganiasz, super, op, 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 op. Gaz, 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 gaz. Ile, jak sytuacja? Świeżo opanowana. Dobrze, bardzo dobrze. Rybisiek? Dobrze. Mechanik? No mechanik, no. I zajrzymy jeszcze do środka. O, jak sytuacja? Sytuację ogarniamy. Ja jestem na słuchu z trenerem drugim, kadry. Aha. Panienka Marta się przebiera. Tak. Znaczy przebrała się wcześniej już, żeby nie było. A pilnujesz? A mam rękawiczki, już. Dobra. I tak, i szykujemy się do wyścigu. Mamy bardzo dobrze.
ale raczej to się już nie... Raczej to się już nie zmieni, co idzie do mety. Najlepsza droga tu jest tutaj. Przesamy! Szeroko, bardzo szeroko! Przesamy, do końca samą! Gaz, 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 gaz! Nie, no tutaj bym miał lepszy miał. Dobra, jak dawaj, dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Zobaczmy. Jest tam więcej. Jest Łukasz Juszczak. Przed rokiem najlepszy w juniorach młodszych. A szanowni państwo, zostaje najlepszym juniorem numer 303 w zielonym trikocie. Mamy Juszczak, trener ucieszony. A tutaj Kacper Hoppa. W barwach Kopernikusa, przypomnijmy, bo oczywiście wykonane kartuzi, kartuzy, widzę mistrzostwo Polski, a więc Kacper Hoppa, Kopernikus, szanowni. Na miejscu trzecim znajduje się reprezentant grupy kolarskiej Gliwice, numer 11, a więc Michał Wanoszek z brązowym medalem. I na czwartym miejscu brawo Bartosz Oleksiak, przypomnijmy, przed rokiem wicemistrz Polski w kategorii. Powiedzieć, żeby za drzewa wyjeżdżała, bo tam nie jest co? To jest ryzykowne, mocno ryzykowne. Tak, tak, tam jest tak ciasno, że jak coś nie pójdzie, to... Obejdziemy równiutko, elegancko! Bop, 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 bop! Hopa, hopa, Jula! Hopa, 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 hopa! Karolina, dalej, 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 dawaj, dawaj za nią! Ej, hop! Hopa, 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 Baśka, hopa, hopa, hopa! Dawaj, Basia, dawaj! Dawaj, Basia, dawaj, hopa, hopa! Dawaj, dawaj, dawaj! Ale to... Dobre, dobrze się piły, nie? No. Będzie miała ogromny problem. Hopa, Jula! Dawaj, Basia, dawaj! Hopa, 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 hopa! Kto to kopaśki? Kopaśki jest pierwszy. Uwaga! Hopa, elegancko! Pełen spokój! Pełen spokój! Nie, już nie pojechała. Pojechała. Dawaj, dawaj za nią, dalej! Ale, ale mocno! Teraz mocno i równo. Ja dobrze rozegrałam. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobra, 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 bieg, bieg już! Hop, biegamy dalej, jest głębiej, biegamy! Opa, rower na plecy! Elegancko i gaz, 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 gaz! Trzymaj tempo! Super, super, ogień, ogień! Super! Druga, Patrycja gdzie? A te co? Tu jedzie Patrycja. To jest trzecia, Patrycja jest czwarta. To jest Magda piąta. To jest trzecia. Tam jechała za nim zaraz. WKK? Nie, jest Azali. Patrycja, dawaj, hopa, elegancko! Na stadionie zmiana roweru, pamiętaj! Dawaj, 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 dawaj! Ale trzymamy to, super, super, ale hop, 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 hop! Super, super, idzie równe, mocno tempo, super, ale! Hop, 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 hop! Hop, 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 super, super, trzymaj to, trzymaj! Oba, 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 idzie, idzie! Końcowa, końcowa, pięknie, pięknie, ale, ale, ale! A,
Udało się. Nic się nie udało. To się zapracowało, to Tom. No, za wasze jeszcze. To nie. Marty, zaraz przyjedzie. No. Jak było? Czemu ty z tym łańcuchem tam stanęłaś? Ja zmieniam zamiast. Przecież ty tam planowo miałaś rower zmieniać. Planowo to tak się umawialiśmy. Ale zapomniałam, że tam jest box. Ja już dalej. O Boże. Ale było to... Boże, ktoś wścichnął, bo to dostała. Marto, tu robość. Ja powiem ci, że troszkę mnie zaskoczyłaś dzisiaj. Chyba siebie też. Ojej. Nie, no kurde, powiem ci, że... Jak nie teraz, to kiedy? Masakra, masakra. Dobra. To twoje spodnie? Panienka Marta! To twoje jeszcze? Nie. Czy... No dobra, to już auta i tak no. Leciły, nie? Pięknie. Ło, nie myślałam. Nie myślałam. Dobrze wszystko. No. Dobrze, jakby dobrze. Nie to bieganie, bardzo to ładnie. Bym była bardzo wyżej. Ładnie. No ale no cóż, niestety. O. A może właśnie dzięki bieganiu? Nie, nie w tym przypadku. Ja nie biegam, bo nie lubię. Tu zamotałaś tam tak, że Boże. Matko. No ale dobrze, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No ja nie mogłam go założyć. Trzy razy mi nic. Stoję. No. Odgłosi ten, jak odba Szymon, mówi, że ja ci nożył, mówię, no nie, stoję, bo nie, że mam czyścić stąd, to ja spadał. Kurwa, bo mi nie bolinka przy tym w moim rowerze. To jest za posunka. I tak się biega na największy błot. Osiem tytułów dla nas moich.
slajd na środku. Czyściutki. No może, a czemu my walczymy, a ty? A ty sobie uciekł, kiedy urodziłaś? Ja nagrywam. Ty nagrywasz? Fischer! Fischer, masz w przodu! Hop, hop, hop! Mały przerywnik na takiego słodziaczka. O, cześć! Cześć! Zimno mu. Jemu to jest zimno. Nie, no, 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 no,
tak. Ale ogólnie nie. Nie tak źle. Pobawiliśmy się. Ta część mi się bardzo podobała. Ta mogłaby była cała taka runda, to bym był. Ale tamta część. Można o niej zapomnieć. Z taką masą niestety dał się nie biega. Bieganie cię wykończyło. Czy w ogóle nie biega, się nie da przeszkodzić. Mi się za duża strata, to żeby nie przeszkodzić czołówce. Pozdrawiamy kibiców. Hej. Kolega wczoraj startował. Dotąd upieprzony się pojął. Dobrze to wycięli, to na strach. Uwaga, uwaga! Co pan tu robi? Medialnie, tu podglądam i podsłuchuję, co mówi pan sprawozdawca. Tutaj robię zdjęcia, wysłuchuję emocji. Adrenalina mi wychodzi uszami, jak na nich patrzę, po prostu czad. Zasuwają chłopaki. No i Bartek Mikler właśnie stracił trzecią pozycję na korzyść Adama z Mazowsza. Mówi pan, miał kryzys, ale jadą dalej, kto wie jak to się skończy. Tenero zeszedł był. Znaczy, chyba go zdjęli sędziowie. Nie 80%. Nie lubią go, czy co? Nie znam się, nie wiem, ale nie jedzie. Uwaga, uwaga. Julia Zięba na wyścigu straciła okulary. W sensie wyrzuciła je do boksu i ostatnia runda. Krzyży Domin też zmęczony, ale jest druga pozycja. Krzyżowak pierwszy. Jakby się dało zamieniać okulary na medale, to ja mam 10 par. Ale jakby ktoś miał takie okulary, takie same. Nawet takie. To mamy nagrodę dla znalazcy. Ja bym bardzo się cieszyła, jakby się znalazła. Jeszcze ma na widelcu bliziutko tego Stasia Nowaka, aby tutaj powalczyć z nim. Dajcie znać. Proszę już nie siedzieć na tych telefonach. Ja to sprawdzam wszystko. 84. mistrzostwa. To jest historyczna chwila. Adis ujedzie po medal w elicie. Ja pierdziele, co to się dzieje? Adi jest już po 40, nie wiem czy wiecie. Nie wypominam mu, ale Adi jest jeszcze trochę starszy niż ja, a jedzie po medal. A ja mówię, że jest tak ciężko z młodymi. Kurde. Nie no, Adi jest... Ale zresztą wiecie, jak ktoś ogląda mój kanał, wiecie, że ja jestem jego wielkim fanem. To jest naprawdę, to jest mój idol. Jak jadę tego auta, jadę dojechać, nie mogę, wyścig już się skończył. Super wyścig, super gościu. Piękne warunki. Namawiamy wszystkich, żeby próbowali. Tak jest, trzeba dużo jeździć. Trzeba dużo jeździć i w takim błotku też się pobawić. Mistrzostwa Polski w Przełajach. Uszakowice. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Oglądajcie tego gościa. A kibice jest. A kibice nie lecą, muzyczka. No jak? Bateria spadła. Trzymaj się, pozdro. Dzięki, hej. Dzięki. O, jeszcze kowboj. Jak tam kowboju? Co? Które skończyłeś? Czwarte lub piąte. O, powiem ci, że pogratulować ci muszę. Dziękuję. Nie tak źle wcale. Ale jak się czułeś? Źle. No ale miałeś tam w zasięgu ten medal, czy tak raczej nie? Pobiegł mi medal. A, pobiegł tobie z tymi nogami długimi? Ja nie biegałem. No właśnie. Trzeba chyba zacząć. Ja nie wiem, czy na wideo Michała Topora to będzie, ale to ja pokażę. To tak, jak to wygląda, takie życie. I teraz wyobraźcie sobie, że to trzeba jeszcze spakować do auta. Znaczy ja ci, Przemek, pokażę, jak wygląda pakowanie do auta, od razu. No to ja tak, o tak. To bardzo. MPG Katarnów, proszę bardzo. Worek na zwłoki. Worek na zwłoki. Tak. No i do śmieci, i kochani. Jeszcze ile macie? Płacajcie na Patronite, bo Michał już nie ma butów. Ile macie do domu? Zbieram na nowe ubrania. Ile czasu do domu macie podróży? W tą stronę 3,5 godziny. No? Mamy zarąbistą drogę, bo mamy do Wrocławia. Autostrada, a potem jest piąte. A to tak, to my też tak jedziemy, bo jest Ucemką, jedziemy też do Wrocławia, lecimy i potem to... Tak, no to... niżej 4 godziny. No. To zdążysz się rozgrzać. Ale nie, bo jeszcze elegancko jedziemy na mieszkanko, wykąpię się. To już wiesz. Przy tej okazji jeszcze raz dziękuję panu prezesowi Wojtkowi z Leszna za udostępnienie mieszkania. O, widzisz, jak już mieszkania ma. No. Po całej Polsce. Także jakbyście chcieli mnie gdzieś zaprosić na mieszkanie, jak mała, no też... To ja też, chętnie. Też, to... Dobra, lecę na dekorację. No, na razie. Jest nie moją oczywiście, ale...
Jestem w trakcie. Olga Wankiewicz, tak. Kopernikus, CCC, dzięki za tę firmę, za motywację, za wszystko po prostu. Jest co robić na trenerze. Super, super. Do juniorek, bo przed rokiem jako juniorka młodsza zdobyła koszulkę. No zjeli mnie sędziowie, 80%, to jest chyba szósty, również mistrzyni Polski. Azalia Brzuza-Królewska, Malwina Nul, Polowieszna, trenera Staszka Zygmunta, który na pewno ucieszony z tego kolejnego medalu. Tej naprawdę znakomitej nagrywanej zawodniczki, ale pięknie również cała trójka pojechała. No bo ja 8-6 rocznik, jak się zastanawiam, wiesz? No raczej ja jedynka, ale... A za chwilę, ale... na tą chwilę tak. Przekażemy oczywiście tą koszulkę. Ja także bardziej mam maraton i tak się tutaj nie widzę w tym, także rok temu tutaj startowałem. Jest również Marek Leśniewski, dyrektor sportowy. Męskie, obecny. Bardzo męskie. Jestem MTB-kiem, jak się tu wleta, to... pamiętają, 88. Dzięki jeszcze raz. Rok, Seul. Srebrna drużyna. Drodzy Państwo, największy zwycięzca dziś. Przepraszam, Polo. Adi, powiem Ci, że... który oczywiście jest kierownikiem trasy. Dziękuję. Również wiele pracy serca włożył to przygotowanie. Naprawdę. A my prosimy, co się udało? Coś się udało? Jaki się udało? Niech będzie. Nie, no żartuję, wypracowany, wypracowany. Kurde, ten miesiąc... Prosimy o kolejne gada, prosimy o kolejne naprawdę. Czuję się, jakbym sam był tam na tym podium stał. No to zagot, zagot. Nie, trochę inne sprawy już na głowie, ale stałem do końca, czekałem na to rozstrzygnięcie. Zamarznięty, bo my sędziowie zdjęli, ale czekałem do końca. A za chwilę będzie kawałek na pięcie. Super, dobrze. Także ja mówiłem, że to jest czarny koń, mój życie. Nie pomyliłem się. Roliczki, zawodniczki do lat 23. Czerwony, ale... Nie, no fajnie. Dziękuję za doping. Super, naprawdę. Fantastyczne. No i za wspólną jazdę. No tak, przez chwilę. Ale za mnie coś. Zwycięzcą. Im nas więcej, tym lepiej. Z okazji tej rocznicy powstania wielkopolskiego wręczy wnuk. Kategoria do lat 23, kobiety, rzucę tam, które też pięknie rywalizowały na tej trasie. Prosimy również, aby te gratulacje tutaj popłynęły, bo jak już mówiłem, też z nami pan starosta. Statuetka przeciwała zwycięzcom, już też powędrowała. Prosimy o brawa, prosimy o kolejne fanfary w dniu dzisiejszym. Jeden, jeśli chodzi o elitę kobiet w Polsce, Barbara Borowiecka, Shepard Bike. Julia, jak się stoi na podium? Stoi się bardzo emocjonująco. Nie? Nie. Ale kwiatki masz spoko. No, kwiatki są. Prosimy bardzo, medale. Mam, to dla ciebie. Statuetka, cześć i chwała zwycięzcom z rąk pana wójta. Koszulka mistrzowska z rąk prezesa Krzysztofa Golwieja. Elita kobiet, najlepsza trójka. Plesze pamiątkowe błyskają. Dziękujemy bardzo. Jest ten medal, tyle ścigania, tyle sezonów. Pięknie pojechał dzisiaj. Ta walka z Bartoszem Miklerem była znakomita. Wicemistrzostwo Polski na rok 2021. Szanowni Państwo, przedstawiciel ekipy Woster ATS Team, Patryk Stosz. A mistrzem Polski na rok 2021, jak już Państwu mówiłem, do zrównania się z Grzegorzem Jaroszewskim brakuje mu jeszcze jednego tytułu, bo Grzegorz zdobył ich 10, a reprezentant klubu UKS Krupiński, Suszec Konwa Bike, Marek Konwa, będzie miał dzisiaj 9. koszulkę. Uwaga, uwaga, jesteśmy na antenie. Zobaczcie, jaki mam dzisiaj, kurde, luksus. Zapasowy kierowca. Więc zrobimy sobie małe podsumowanie weekendu wyścigowego podczas Mistrzostw Polski w Łoszakowicach. Byś nie jest zadowolony ze swojego wyścigu, nie wiadomo dlaczego. Byś.
Marta jest zadowolona, ale jakby było top 10, to już by był pełny sukces. Ale 11 miejsce, ja uważam, że w tych warunkach biegowych to też jest duży sukces. Bardzo duży. Julia, pewnie już widzieliście na tym filmie 84 razy, że została wicemistrzynią Polski w kategorii do lat 23. Julia, jak wrażenia? Bardzo pozytywnie. Tak? Bardzo zadowolona. Spodziewałaś się tego? Kompletnie nie. Tak, jak zawsze. Jaka będzie jeszcze odpowiedź? No ja. Robert, ja wiem, że tu ci teraz troszkę poprzeszkadzam. Jak twoje wrażenia? Moje bardzo dobre. W pierwszym przełajowym weekendzie. Ja zrealizowałem wszystkie moje założenia, czyli miałem dobrą zabawę. Chyba nie wyprzedziła mnie żadna dziewczyna. No w każdym razie nie widziałem tego. I dojechałem 3 rundy, ale mnie zyskwalifikowali. Ale nie wiem za co. Nie, sędziowie tam trochę, było ponad 150 osób, więc mogli tam troszkę zamieszać, ale sprawa jest w toku. Sprawa jest w toku. Jestem bardzo zadowolony według z roweru. Według moich wyliczeń było to 22 miejsce. Dziękuję. I chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować Hubertowi Szy za wypożyczenie super roweru, dzięki któremu naprawdę przeżyłem przygodę tegoroczną styczniową. Tak. Dziękuję. Pięknie. Tak. Ja podsumuję, impreza była świetna, świetnie przygotowana. Pogoda była bardzo, bardzo przełajowa. Taka światowa, przełajowa. Wyniki zawodników bardzo dobre. Mój wynik średni, ale tu nie o wynik chodziło. Cieszę się, że stanąłem na starcie i byłem częścią tego przedstawienia. Wracamy do domku, bo mamy jeszcze jakieś 2,5 godzinki. Na szczęście w Polsce mamy ładne drogi, takie jak S5, którą jedziemy i potem przebijamy na S8. Lecimy do domku. Muszę wam zapowiedzieć, że nie jest to ostatni materiał przełajowy tego sezonu. Wyścigowy nawet nie ostatni. Jako, że już w czwartek, prawdopodobnie w czwartek, reprezentacja Polski w kolarstwie przełajowym wyruszy na Mistrzostwa Świata do Belgii. Ale o tym niebawem. Na dziś już kończymy. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za wszystkie spotkania z kibicami, z tymi, którzy nas oglądają. Pozdrawiamy wszystkich i fajnie, że możemy się z wami spotkać na żywo, bo nas to dodatkowo nakręca. A teraz DJ Robi zaprasza na wycieczkę powrotną. Tak, także DJ Robi puszcza muzykę, ja sklejam klipy i mam nadzieję, że gdzieś tam nad ranem, no że ten film jak już jest nad ranem, no bo przecież w sumie na końcu filmu to mówię, to znaczy, że on już jest. No dobra, dziękujemy za uwagę, fajnie, że byliście z nami, a żegnamy się dziś widoczkiem na drogę S5 na Wrocław.